Od wczoraj na Netflixie druga część 365 dni. Pierwsza doczekała się złotej maliny, totalnie złych recenzji, tak? Tego antyoscara za scenariusz. No i Ewa Kasprzyk pojawia się w tej drugiej części mimo wszystko. Czytałaś recenzję? Już po tej wczorajszej premierze? Po tej wczorajszej. Masakra. A po co recenzja, jak ja to zobaczyłam, ale na szybkim. Bo na wolnym, co to znaczy na szybkim? Znaczy na przewijaniu. Nie! Wyobrażam sobie teraz te wszystkie sceny erotyczne, których tam jest cała masa. Na szybkim. No ale to tylko tak szybkie się... Szybkie numerki, ale to tylko się tak to da oglądać, ponieważ tam, wiesz, tam nie ma treści.